Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy o nowym wydawnictwie, o znanym w Koszalinie już bardzo dobrze, myślę, roczniku koszalińskim. Moim i Państwa gościem jest przewodniczący kolegium redakcyjnego, profesor Politechniki Koszalińskiej, doktor habilitowany Krzysztof Wasilewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Został Pan w tym roku po raz pierwszy przewodniczącym kolegium redakcyjnego, zastępując Panią Chojecką. To chyba takie prestiżowe stanowisko, wymagające. Tak, to było dla mnie wielkie zaskoczenie, ale też nobilitacja, że koleżanki, koledzy z kolegium redakcyjnego pomyśleli o mnie i zaproponowali mi to stanowisko. Bardzo się z tego cieszę, bo jestem wielkim fanem tego typu czasopism właśnie regionalnych, które przybliżają historię regionalną, historię miasta, okolic, mieszkańcom. I bardzo się cieszę, że mogę brać udział w wydawaniu rocznika koszalińskiego, który jest wydawany od roku 65, czyli ma już piękną, długą historię. Tak, ma piękną, długą historię. Czy te cele, czy te założenia, które przyświecały na początku, one się nie zmieniają, są cały czas takie same? Czy ten rocznik w jakiś sposób ewoluuje, zmienia się? Myślę, że wytrwali czytelnicy, którzy śledzą rocznik od wielu, wielu lat, widzą, że on się zmienia, bo to jest naturalne, że optyka pewnych rzeczy, pewnego spojrzenia jest zmienna. Natomiast co pozostaje niezmienne, to ten główny cel, jakim jest przybliżenie historii Koszalina, a też Pomorza Środkowego, bo proszę nie zapominać, że rocznik koszaliński ma szerokie spektrum. Nie tylko skupiamy się na naszym mieście, ale też można znaleźć tu tematy z całego Pomorza Środkowego. Przez te 57 lat tak naprawdę pojawiały się na jego łamach różne tematy, różni autorzy, niektórzy na dłużej, niektórzy na krócej związani z rocznikiem, ale zawsze głównym celem było to, żeby dotrzeć do czytelników z naszego regionu, do mieszkańców, aby przybliżyć dzieje, kulturę i tradycje naszego regionu. Czy artykuły, które się ukazały, mają taki bardzo charakter fachowy, naukowy i taki ciężki do strawienia dla takiego przeciętnego czytelnika, czy jednak forma ich jest bardziej taka popularno-naukowa, bardziej przystępna, pisana bardziej przystępnym językiem? Są to artykuły, ja jako naukowiec mogę powiedzieć, doskonałe, z tego względu, że warsztat naukowy jest tutaj bardzo wysoki, bardzo dobry, o czym świadczą chociażby recenzje profesorów, zawodowych historyków, ale też oprócz tego warsztatu historycznego łączą w sobie dobre pióro i przystępność w przekazie tych informacji. To, czego czasami brakuje w literaturze naukowej, że jest ona bardzo hermetyczna, takim językiem trudnym napisana i nawet ciekawe tematy nie zyskują wielu czytelników. Akurat w roczniku koszalińskim myślę, że tego problemu nie mamy, bo tu są niezwykle ciekawe tematy, opracowane bardzo fachowo, bardzo szczegółowo. No i napisane przystępnym językiem, co myślę spowoduje, że wiele osób po niego sięgnie. A także nieraz autorami tych artykułów nie są zawodowi naukowcy, tylko pasjonaci, osoby, które amatorsko zajmują się na przykład historią, ale często ich wiedza jest porównywalna, czy nawet nie wyższa w niektórych dziedzinach niż naukowców zawodowych. Zgadza się. Tu amatorzy, ale podkreślmy, że w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, którzy własny czas, często własne pieniądze poświęcają po to, żeby zgłębiać historię miasta, regionu, jakiegoś budynku, ulicy i tak dalej. Jeżdżą po archiwach, nie tylko w Koszalinie, ale po archiwach z całego kraju. Później się dzielą z nami tą wiedzą. Także to jest niesamowite środowisko osób, pasjonatów, którzy, tak jak pan redaktor powiedział, ich wiedza o mieście, o regionie w wielu aspektach przewyższa wiedzę naukowców, którzy zajmują się tym na co dzień, bo też właśnie ta pasja, to, że ci ludzie żyją tymi tematami, to nie ma co tu ukrywać i to jest niezwykle wartościowa cecha, powoduje, że czytając te artykuły, możemy się zarazić tą pasją do historii lokalnej. Tym bardziej, że ta historia lokalna wydaje się być coraz bardziej popularna. Świadczą o tym na przykład
różnego rodzaju grupy internetowe na portalach społecznościowych. Tam jest masa ludzi, wymieniają się tymi ciekawostkami, pytają o tym, o to, czym był dany budynek w przeszłości. Widać, że ludzie interesują się i żyją tą historią lokalną. Tak, to jest taki trend nie tylko ogólnokrajowy, ale ogólnoświatowy, że ludzie coraz częściej się interesują tym, co najbliższe, nie tylko tym, co globalne, ale przede wszystkim tym właśnie swoją małą ojczyzną. I tak jak pan redaktor mówi, grupy internetowe, profile w mediach społecznościowych, one mają kilkanaście tysięcy odbiorców. I bardzo dobrze. Myślę, że rocznik koszaliński może być takim kompendium wiedzy też dla tych osób, które korzystają z mediów społecznościowych, bo tam często pojawiają się tematy, które na przykład już zostały opracowane i nie ma potrzeby ich zgłębiania, tylko można sięgnąć po rocznik koszaliński czy inne opracowania i się dowiedzieć na przykład, jaki budynek był w danym miejscu, czy kto w nim mieszkał. Dlatego bardzo dobrze, że te dwie rzeczywistości, czyli ta wirtualna i ta rzeczywista się przenikają, bo przecież w tych grupach internetowych też funkcjonują, a nawet są moderatorami osoby związane od wielu lat z rocznikiem koszalińskim i często mogą swoją wiedzą właśnie wyjaśnić wiele zagadek, które się pojawia w zapytaniach internautów. Mhm. Autorzy, którzy publikują w roczniku, to są osoby, które się zgłaszają, czy to są raczej osoby, które, no, które kolegium zabiega, gdzieś tam stara się nakłonić do pisania, czy tych autorów jest za dużo i musicie potem wybierać wśród tych artykułów jednak, no bo wiadomo, że książka też ma swoje ograniczenia. Łamy rocznika są otwarte dla wszystkich tak naprawdę. Oczywiście z jednej strony kolegium redakcyjne mniej więcej wie, do kogo można się zgłosić z danym tematem, jak na przykład tematy rocznicowe czy jubileuszowe, ale też zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich tematów. Oczywiście te tematy są później dyskutowane. Jeżeli kolegium wyraża taką decyzję, to zachęcamy do pisania. Później te artykuły są recenzowane. No i na końcu dany artykuł jest publikowany. Każdy, kto uważa, że mógłby wnieść coś nowego, interesującego, jest mile widziany. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta i regionu, żeby się zgłaszali. Tym bardziej, że przyszły numer to będzie jubileuszowy, 50. Także myślę, że będzie wielkim wyróżnieniem, jeżeli czyjś artykuł się pojawi w tak właśnie okrągłym numerze. Mhm. Żeby zachęcić do sięgnięcia po te pozycje, gdyby pan zechciał przedstawić kilka takich przykładów artykułów, konkretnie o czym traktują. W tegorocznym numerze mamy szerokie spektrum i artykuły historyczne, i archeologiczne, i też dotyczące sztuki. Przybliżamy mieszkańców Koszalina, tych, którzy się związali z naszym miastem po 1945 roku i tych przed 1945 rokiem. Polecam artykuł pani Danuty Szewczyk dotyczący początków polskiego Koszalina, bo tutaj nadal trwa dyskusja, czy początek Koszalina to jest 9 czy 10 maja 1945 roku. Myślę, że ten artykuł, nie będę tutaj zdradzał szczegółów, ale wyraźnie wskazuje, którą datę powinno się przyjąć za początek polskiego Koszalina. Jest to niezwykle ważny artykuł, bo też opracowany na wielu źródłach z różnych archiwów, także każdy, kto interesuje się historią naszego miasta, początkami polskiego Koszalina, powinien po ten artykuł sięgnąć. On też jest bardzo dobrze napisany. Czyta się jak powieść z czasów właśnie pionierów naszego miasta. Inny artykuł, to myślę, warto wszystkie polecić, tak. to bez wątpienia, natomiast też warto na przykład przeczytać o Hansie Gradzie. Hans Grade to był niemiecki pionier lotnictwa, który urodził się w naszym mieście i tutaj się uczył. Później mieszkał między innymi w Magdeburgu, ale zawsze jest pokazywany jako pochodzący z Koszalina. No, był to pionier lotnictwa niemieckiego i kolejna osoba, której nazwisko rozsławia nasze miasto. Oczywiście to z czasów też niemieckich. Mamy artykuł, który zdradza, co odkryto w jeziorze
Lubiatowskim, zagadka archeologiczna, która dzięki artykułowi została wyjaśniona. Mamy też kronikę, bo niektóre instytucje, jak chociażby właśnie Archiwum czy Ekonom, czyli Zespół Szkół numer 1, obchodziły w roku ubiegłym, bo to są materiały za rok 2021, swoje jubileusze. Także naprawdę zachęcam, na ponad 140 stronach każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie. Mhm. Wydawcą jest Koszalińska Biblioteka Publiczna, dlatego domyślam się, że pozycję można znaleźć w budynku głównym i we wszystkich filiach. Tak, wydawcą jest nasza miejska biblioteka. Tam też są dostępne roczniki. Myślę, że niedługo też wersja cyfrowa trafi do wirtualnej czytelni naszej biblioteki, gdzie już są wcześniejsze numery. Także gorąco zachęcam, są to numery dostępne. Każdy, kto jest zainteresowany historią Koszalina i regionu, powinien po to sięgnąć. Każdy, kto jest zainteresowany historią regionu, powinien sięgnąć. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo numer tegoroczny rocznika koszalińskiego jest niezwykle ciekawy i dzisiaj troszeczkę bliżej go przedstawiliśmy, przeanalizowaliśmy razem z przewodniczącym kolegium redakcyjnego, profesorem Politechniki Koszalińskiej, doktorem habilitowanym Krzysztofem Wasilewskim. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję.